IPN Małopolska. Region jest nasz. Julita Majewska, Temi. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam, cześć. Michał Gniadek, Kurier Tarnowski. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. I Łukasz Wieńczura, Gazeta Krakowska. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, najniższe ukłony. Cześć, cześć wszystkim. Kto będzie prezydentem Tarnowa, Julita? Nikt z nas. Że tak się wybije w przedszereg. Na pewno, Julita, bo nie jesteśmy w sondażu. Natomiast jeśli popatrzymy na sondaż, no to na pierwszym miejscu mamy prezydenta Romana Ciepiela, którego popiera, można powiedzieć, 1/3 wszystkich respondentów. Czy to, że ma pierwszy słupek, pierwszy wynik w tym sondażu, znaczy, że ma dobre poparcie jak na urzędującego prezydenta, waszym zdaniem? Nie wiem, na pewno ma handicap jako urzędujący prezydent. I Kampanię wyborczą za darmo? Kampanię wyborczą, tak, urzędujący zawsze ma za darmo, bo trudno jest rozgraniczyć, gdzie są obowiązki służbowe, że o 15 zamyka urząd i zaczyna robić kampanię, bo jeżeli o 16 przecina wstążkę, to już to robi jako Roman Ciepiele, kandydat na prezydenta. Nie, on to będzie robił jako urzędujący prezydent. Zresztą każda kampania wyborcza zaczyna się dzień po wygranych wyborach i Roman Ciepiele konsekwentnie próbuje to robić. Z jakim skutkiem? Widzisz takie działanie? Widzę w mediach społecznościowych, trochę mnie śmieszą selfie, które sobie robi pan prezydent, no ale to może. Jest jakby jego problem. Nie, no to tak jak mówię, to jest jego problem. Ale nie podoba ci się, jak na nich wygląda, czy... Mam mieszane uczucia, może tak powiem. Natomiast co do... Tak jak mówię, no ma ten handicap w postaci urzędującego. Natomiast bardzo dobry wynik ma z drugiego miejsca Grzegorz Kądzielawski. Trudno go określać jako debiutanta w polityce, ponieważ był... Były radny Tarnowski, obecnie radny sejmiku województwa małopolskiego. Tak, wiceprzewodniczącym no i szef gabinetu politycznego, wicepremiera, sekretarz generalny Polski Razem, szef biura parlamentarnego w Sejmie, doktorat z wyróżnieniem na Akademii Frycza Modrzewskiego u prezydenta Majchrowskiego. Więc bardzo błyskotliwa kariera, takiej, której w Tarnowie nikt przez ostatnie 20-30 lat nie zrobił. Jak na jego, no właśnie, jak na jego słuchajcie, wiek, relatywnie niewielka różnica między doświadczonym samorządem. Błąd statystyczny jest 3. Politykiem, Romanem Ciepielą, a Grzegorzem Kądzielawskim, mniej doświadczonym samorządowo i politycznie, no i dużo młodszym. Grzegorz Kądzielawski ma 32 lata. W związku z tym pytanie, czy to zmiana pokoleniowa dla Tarnowa? Polsko, czas na zmiany. To jest ulubiony hasło polityków ostatnio. Śpiewasz czy wyrokujesz? Proszę? Śpiewasz czy wyrokujesz? Słabo śpiewam. Wyrokuję. Natomiast proszę popatrzeć na wybory u nas w kraju. Jak startował Duda, to cały establishment Platformy śmiał się. Nikt nie mówił, że Duda wygra w momencie, kiedy Komorowski po pijaku rozjedzie zakonnicę w ciąży na pasa. No i jednak. I co? I przegrał. I przegrał. Pycha kroczy przed upadkiem. Na szczęście ofiary w ludziach. Dokładnie nie było. Ofiar w ludziach nie było. Więc idzie czas na zmiany. Jeżeli popatrzycie, w wielu samorządach dochodzi do głosu już nowe pokolenie. Pokolenie, które 27 lat w rozmaitych mutacjach rządziło Tarnowem czy innymi miastami, już odchodzi powoli w niebie. No dobrze, ale te wyniki pokazują też, że jest rzeczywiście szansa duża dla Kądzielawskiego pod pewnym warunkiem. Te szanse zwiększają się wtedy, kiedy będzie kandydatem na prezydenta Zjednoczonej Prawicy. To widzimy tą zmianę pokoleniową, od której wyszliśmy, widzimy już nawet w powiecie tarnowskim. No i teraz pytanie, czy prawica się dogada? Dogada, bo nie ma się. Jednomyślności. Dogada się, bo spodziewam się i jestem nawet przekonany o tym, że Jarosław Kaczyński chce kolejnego zwycięstwa. I będzie robił wszystko i będzie doprowadził... Myślisz, że Jarosław Kaczyński ma świadomość kolejnego tego? Zwycięstwa, chyba pierwszego zwycięstwa, ale mówię, Michał. W serii wyborczej w ostatnich latach. Łukasz, czy Kaczyński ma świadomość? Ma świadomość. Zresztą tu powiedzmy o dwóch rzeczach. Jak sytuacja wygląda w Tarnowie? Gowin i Ziobro dostali po 5 miast prezydenckich w ramach Zjednoczonej Prawicy. Gowin mówi od samego początku. Tarnów będzie moją, jak mówi Tomasz Hejto, truskawką na torcie. I w każdej Gram rozmowie rekomenduje Kądzielawskiego. Tak. Kądzielawski ma za sobą Adama Bielana, wicemarszałka Senatu, bardzo zaufanego człowieka Jarosława Kaczyńskiego. Znam z kilku przecieków sejmowych, że grupa posłów PiSu poszła do Kaczyńskiego, orędując za kandydatem PiSu, czyli frakcja pana Bernackiego. I wiesz, który wszedł pierwszy? No, pan Bernacki był i pan Krajewski, z tego co słyszałem. Jarosław Wielki miał rozłożyć ręce i powiedzieć, sorry chłopaki, wszystko jest ustalone, bo pewnie Jarosławowi Wysokiemu przypada miejsce w Tarnowie. Czyli tak? Posprzątane. Tak się dla mówi. Niektórych. Tak się mówi, tak się mówi. PiS Tarnowski jest głęboko podzielony. Jest frakcja pana Bernackiego, czyli frakcja profesorska. Tam jest pan Krajewski, tam jest pani Rusecka i jest frakcja pana Czesaka, czyli Józefa Szczurek-Żelazko, wicewojewoda Gawro. Oni pójdą na ten kompromis?
Wydaje się chyba, że takie ostatnie wypowiedzi ich mogą wskazywać na to, że rzeczywiście może tak być, bo zarówno poseł Krajewski, jak i pani Szczurek-Żelazko mięknie stanowisko, to chcesz powiedzieć? Tak, z ostatnich wypowiedzi i rozmów wydaje się, że... Alternatywy żadnej, która będzie zbliżona do tego, Michał, jakie karty ma mówi o Piotrze Wójciku, którego bardzo usilnie lansuje i pan poseł Wojtkiewicz, a przede wszystkim pan poseł Bernacki, bo pan Wójcik jest uczniem pana profesora Terleckiego, a Bernacki i Terlecki to jest jedna ręka, frakcja profesorska w Sejmie i mają grać na niego. No tak, tylko że tylko przełóżmy sobie rangę nawet obecnych stanowisk zajmowanych przez tych kandydatów. No mimo wszystko wiceprezes Grupy Azoty w porównaniu do szefa tarnowskiego oddziału KRUS mamy dosyć dużą dysproporcję, co pokazuje o mocy tych dwóch nazwisk. Słuchajcie, trzeba też powiedzieć, że... na poziomie Warszawy. Jeżeli Gowin tupnie nogą, tak jak teraz walczy o panią Emilewicz, która ma być następczynią pana Szyszki, wystawił ona prezydenta Krakowa, to miał być ruch taktyczny i miał powiedzieć, dobra, Emilewicz zostaje szefową sztabu Wassermanowej w Krakowie. To zaczyna być realny plan. Tak. Pamiętajmy też, że nikt w Warszawie nie będzie umierał za Tarnów, mając w świadomości, że może na tym polegnąć koalicja, bo Gowin jasno się określił, że Tarnów jest dla niego priorytetem. I spodziewam się, że na pewno argument rozpadu koalicji jest brany pod uwagę, aczkolwiek mówię, nikt nie będzie w Warszawie umierał za Tarnów. Co sądzicie o relatywnie wysokim wyniku Jakuba Kwaśnego? Na pewno... Zmiana pokoleniowa. Dokładnie. To, o czym mówiłeś. Właśnie, czy to jest to? Poza tym jest rozpoznawalny, bo on od kilku lat, teraz może w tej kadencji tak... mniej aktywny w mediach. Mniej aktywny, no trochę bardziej na społecznościu. Są, może się zajął pracą naukową więcej. Natomiast, no on ma markę. I zwróćcie uwagę, że też mówiąc o tej zmianie pokoleniowej, za Romanem Ciepielą mamy tak Kądzielawskiego, Kwaśnego i Kaczmarczyka. Czyli właśnie wszystkich reprezentantów tego młodego pokolenia polityki samorządowo-parlamentarnej z naszego regionu. Słuchajcie, możemy powiedzieć też, że no, z tego sondażu tak wynika, że jakby Tarnów jest gotowy na zmianę i praktyka pokazuje jednak to, są pewne wyjątki, w przypadku Tarnowa też był taki wyjątek, że władza zawsze przegrywa, tak było w wyborach ogólnopolskich od 1989 roku z wyjątkiem roku. Mieszkańcy są zmęczeni obecnie urzędującą władzą. Nie, czasem po złości głosują. W zasadzie nie, bo nie. Miejmy też pewną świadomość, że mieszkańcy mając dostęp do dużo szerszy niż dawniej dostęp do środków masowego przekazu, do internetu, wyciągają też pewne wnioski. I nie łudźmy się, że kondycja Tarnowa nie jest najlepsza. A kto za to odpowiada? No, umówmy się, Platforma Obywatelska od co najmniej 10 lat dzierży pod szyldem różnych osób władzę w tym mieście. I mieszkańcy mogą po prostu teraz po tych dekadzie wystawić się. Pytanie, czy Roman Ciepiela będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej? Jak myślicie? Myślę, że on nawet sam tego nie wie jeszcze. Chciałbym im być, ale w wywiadach podkreślę, że jeżeli sugerujesz, że go nie chcą? Na pewno ma dużo wrogów. No, proszę zapytać pana Grzegorza Światłowskiego, proszę zapytać pana Jerzego Wolińskiego, proszę zapytać pana Henryka Słomka-Narożańskiego, czy popierał Romana Ciepielę. No, jeden z nich do mnie powiedział, oszukał mnie, ale nie powiem, który. No, jeden z nich mi powiedział, słuchaj, no skończy się tak, że pewnie wystawimy Romka, i będzie, ale to nie znaczy, że będziemy na niego głosować. Ale zwróćcie uwagę, że ta sama dyskusja przeciągająca się na temat wyłonienia lidera w wyborach, przyszłorocznych wyborach samorządowych na prezydenta miasta w ramach Platformy Obywatelskiej. Która w zasadzie nie powinna mieć miejsca. Tak, naprawdę. Bo to jest mój kandydat, to jest ich człowiek. I przepychają się w PiSie i przepychają się w Platformie. No to jest taka przyciąganie. No ale Łukasz, to jest inna sytuacja. Tu musisz wystawić kogoś nowego, a w Tarnowie masz już układ zabetonowany. Masz gościa, którego wspierałeś 3 lata temu i teraz od roku słyszymy, że no mamy innych kandydatów, musimy się zastanowić. Słuchajcie, Tarnów jest prawicowym miastem, proszę zdanie. O ile w PiSie ta dyskusja nad kandydatem ma jakiś tam ambicjonalny może charakter, o tyle w Platformie wydaje też mi się, że po prostu... Ale nie ma też przekonania takiego, że Roman Ciepiela jest najlepszym kandydatem, tak mi się wydaje. I właśnie, nikt tego publicznie nie słyszałem, żadnych opinii ze środowiska jest Platformy. Jest dyplomatyczne publicznie stwierdzenie, że nie ma w tej sprawie w Platformie jednomyślności. Słuchajcie, mam jeszcze inne pytanie. Czy młody 32-letni Kądzielawski, który w praktyce na plakatach i w ogóle na żywo też wygląda jeszcze młodziej, czy on, Tarnowian, przekona do siebie?
po prostu. Nawet to starsze pokolenie, to bardziej dojrzałe pokolenie. To wymagające. Andrzej Duda przekonał pokolenie. Polaków. Proszę zapytać sztabowców, jaki mają pomysł na kampanię. 12% jest niezdecydowanych w tym naszym sondażu. No właśnie, to dużo. Bardzo dużo. Ale różnica, podkreślam po raz kolejny, jest na granicy błędu statystycznego między prezydentem Romanem Ciepielą a Grzegorzem Kądzielawskim. Na pewno lepszy sztab wyborczy. Słuchajcie, są tutaj jakby zagrożenia i szanse, bo szansą dla Kądzielawskiego jest na pewno to, że tą swoją młodością, energią, o której wspomniałaś, młodą Dorota. Młodą buźką wręcz, tak bym powiedziała. Tak. Jest właśnie przedstawicielem tej zmiany pokoleniowej, ale myślę, że jest w stanie jakby przyciągnąć do siebie ten elektorat mocno wkurzony, który w innych okolicznościach mógłby oddać głos na Platformę. A kto w Tarnowie jest najbardziej wkurzony, waszym zdaniem, Łukasz? No na przykład, jeżeli przejmujemy głosy, tak? Niezadowoleni w Platformie z Romana Ciepieli potencjalne głosy dla Kądzielawskiego. Choćby ci wymienieni Jakub Kwaśny, który krytykuje Romana Ciepielę publicznie. Nie potencjalnie się jako środowisko, jeżeli Kwaśny powie na społecznościówce, popieram Kądzielawskiego, część tych głosów na pewno pójdzie na wiceprezesa Azotów. Tak. Nie zdziwiłbym się, gdyby z tej Poza tym zobaczcie, sztab wyborczy. Kogo będzie miał w sztabie wyborczym na mojego nosa Kądzielawski i Ciepiela? Tak, no, zobaczmy na sztaby wyborcze. Jeżeli Kądzielawskiemu kampanię poprowadzi na przykład Adam Bielak. Stary wyjadacz. Stary wyjadacz, który Lechowi Kaczyńskiemu z Michałem Kamińskim de facto wygrali kampanię. Wojtek Kasprowski, najbliższy współpracownik. W Tarnowie na przykład Dawid Solak. Młody człowiek, który pozyskuje pieniądze i doświadczony. Tak? Grupa młodych ludzi. Rokuje na sukces. Kto pójdzie za Romanem Ciepielą? Dobrze, no może sprowadzi Donalda Tuska do Tarnowa, ale to już będzie po wyborach, bo to będzie na 11 listopada, czy tam na 30 października. Wiesław Krajewski uważa, że jednak wybory samorządowe będą po 11 listopada. No to... Tylko pamiętajmy gwizdy na Donalda Tuska teraz podczas 11 listopada. Nie, to rzucam. Tylko teraz zobaczmy, kto stoi, kto poprowadzi kampanię Romanowi. No to kto ma większe szanse? Ale co z tego wynika? Wspomniałaś jeszcze o tym, kto jest mocno wkurzony na Ciepiele, tak? Myślę, że mocno wkurzeni są choćby wszyscy ci, którzy na co dzień, nie wiem, chcą dotrzeć się do swojego miejsca pracy, do domu. Ciepiela może przegrać korkami. A jak większość remontów skończy się przed wyborami? Nie skończy się. Pamiętajmy, że mamy jeszcze rozkopać wyremontowane ulice, którymi pojadą świeżo zakupione autobusy. Nie. Mamy ulicę jeszcze lwowską, elektryczną, spokojną. Jeszcze kolej będzie jeszcze grzebała się. Czy tą lwowską zaczną robić, bo jej na pewno nie skończą przed wyborami, a rozkopanie lwowskiej w roku wyborczym byłoby samobójstwem politycznym. Dokładnie. Pan prezydencie Rakiem się wycofał z remontu płyty rynku. Przez 3 lata nie kiwnął palcem, żeby tą szpetotę, która się spaliła, zburzyć. A ty rozrabiasz, mówiąc w ten sposób? O szpetocie? No przecież ta kamienica szpeci. Łukasz po prostu tym jest w gronie zerwany dach, pamiętajmy. Nie, no ale chyba to, jest wkurzony. To jest wizytówka miasta, rynek, centralny. Tak. Od 3 lat wisi powierzchnie biurowe. Nawet tam nikt nie rozebrał. A pan prezydent mówi, dobra, nie będę remontował płyty, bo jak zaczniemy remontować kamienicę, to mi rozjadą te Taka płyty, jest oficjalna które informacja. No ale też by nie zdążył przez rok remontować płyty rynku. Dyplomatyczna odpowiedź. Wydaje mi się, że na początku tej kadencji być może te założenia co do terminowości wykonania remontów jakiegoś planu były realistyczne. Natomiast w tym momencie, jeśli mówimy, że prezydent kampanię robi od początku, możemy jasno stwierdzić, że to się nie udało i na pewno przez rok, który nam został do wyborów, tej sytuacji nie uda się uporządkować, więc to grono wkurzonych, jak już zaczęliśmy o tym mówić, tak od razu nie zniknie. Znaczy ja myślę, że ten, kto przedstawi wizję Tarnowa szerszą niż myślenie z poniedziałku na wtorek, jest w stanie wygrać wybory, bo to, co ludzi wkurza w Tarnowie... Łukasz nie ma wizji w Tarnowie? Nie widzisz wizji? Nie widzę. Nie widzicie widzę. Wizję? Czy słyszałaś, żeby ktoś powiedział, przedstawił pan prezydent urzędujący, czy poprzedni prezydenci? Mam wizję Tarnowa 2030. Może to gdzieś tam na papierze zostało w dokumentach zapisane. To są strategie rozwoju miasta. To wiadomo, papier wszystko przyjmie. A z drugiej strony umówmy się, czy w ciągu tych 3 lat powstała jakaś inwestycja, albo mamy zapowiedź jakiejś inwestycji, która pchnie nasz piękny Tarnów do przodu. Która mamy kierunkowa jakaś. Tak, mamy zwykłe administrowanie miasta. Ale Roman Ciepiela, pokazując statystyki, twierdzi, że... Jeżeli chodzi chociażby o liczbę powstających firm w Tarnowie, to jest coraz lepiej, że przedsiębiorczość jest
Ja mam wrażenie, że pan chodzimy po różnych miastach, bo jeżeli ja idę sobie ulicą Lwowską... Myślisz, że prezydent nie chodzi po ulicy? Chodzi. Bardzo mi się podobało akurat, jak doglądał remontu krakowskiej wakacji, był codziennie. Widziałeś go? Widziałem codziennie. Ale jeżeli się idzie czy Lwowską, czy Krakowską, do wynajęcia, na sprzedaż, zamknięte, likwidacja, do wynajęcia, na sprzedaż, zamknięte, likwidacja. No to skąd te dobre liczby? To jest rozwój przedsiębiorczości, a skąd ja mogę wiedzieć? Ale słuchajcie... To, co powiedział Michał, papier zniesie wszystko z wyjątkiem jajka. No, ale pamiętajcie o jednym, że no, trudno przypisywać dopisywać zasługi prezydentowi za to, że Tarnowianie są w jakiś sposób przedsiębiorczy. No, to nie ma żadnych działań prezydenta, które powiedzą panu X czy panu Y, żeby założył firmę. Słuchajcie, ostatnio było forum młodzieżowe, gdzie również byli młodzi przedsiębiorcy, którzy jasno i wyraźnie mówili, że nie ma klimatu, który pozwala im się rozwijać. Także wręcz jest wiele zagrożeń, które na to nie pozwalają. No, więc myślę, że jeśli oddamy głos... Czy to ma być miasto akademickie, miasto przemysłowe, sypialnia Krakowa, nie wiem, subregion, jak to zwał, tak to zwał, no nie ma pomysłu. Mam do was jeszcze jedno pytanie, myślę, że bardzo ważne. Jesteśmy miastem kompleksów, zwijającym się. Powiedzmy. Nie kompleksów, bo to jest piękne miasto. Ale mamy kompleksy z jednej strony Krakowa, Tarnowa, z drugiej Rzeszowa. Będą wybierać prezydenta, na co dzień go nie znając go również osobiście, będą go oceniać po tych twardych efektach, o których mówicie, kierunkowych inwestycjach, budowach i tak dalej. My natomiast, dziennikarze, znamy obydwu panów, i Romana Ciepielę, i Grzegorza Kądzielewskiego osobiście. Chciałabym was zapytać o takie ogólnoludzkie refleksje. Jakimi są ludźmi i jaki jest z nimi kontakt? Z jednym i z drugim. Ja akurat nie mam bardzo pozytywne doświadczenie z jednym i z drugim panem. Obaj panowie są bardzo kulturalni. Jeżeli chodzi i na płaszczyźnie zawodowej, jeżeli rozmawiamy prywatnie, to no bo znamy się całe lata, prawda? Kultura bycia bez zastrzeżeń, twoim zdaniem? Tak. Tak, nie mogę powiedzieć złego słowa. I Michał? Czyli ja, jeśli mam być zupełnie szczera, to wspominam swoje relacje z Romanem Ciepielą jako dużo lepsze, kiedy był wicemarszałkiem województwa małopolskiego. To nie jest odosobniony głos. Świętym Mikołajem. To nie jest odosobniony głos. Więc to jest moje wrażenie. Teraz jest gorzej? Teraz jest gorzej. Myślę, że jest trudniej dostępny. Tak mi się wydaje, chociaż w mediach społecznościowych stara się bywać. Natomiast myślę, że nie jest do końca dostępny dla dziennikarzy. Tak mi się wydaje. A to jest jednak bardzo ważne, bo... Julita, kiedy pamiętasz, kiedy była ostatnia konferencja prasowa? Bo ja nie pamiętam. No ja jest zaraz darowski rok. Fakt. No. Przychodzi newsletter do redakcji. Ja pamiętam, że jak Roman Ciepiela obejmował urząd, to mówił, że nie zbuduje dworu. Zbudował, nie zbudował? Oczywiście, że zbudował. Wracając do twojego wcześniejszego pytania, no to chyba ja mam z naszej czwórki największe pole dokumentowe. On od razu narozrabiał. Napisałem prawdę. Ale nie macie w gronie znajomych pana prezydenta. Tak, tak. Pan prezydent wyrzucił mnie z grona znajomych. Być może w tym roku... Michał, co ty zrobiłeś? Podał... Nie przyjmował posiłków, jak został wyrzucany. Dokładnie. Ale wagę utrzymałem, ale to jest najważniejsze. Dobrze. Ale tak naprawdę powiem wam tak szczerze, że w tym roku pan prezydent Roman Ciepiela przy różnych okazjach może uścisnął mi rękę, albo uścisnęliśmy sobie dłoń może 5 razy. Generalnie to wygląda na zasadzie takiej, że się mijamy. Mój początek współpracy jako prezydent... No odkłania ci się, jak się ukłonisz. Różnie z tym bywa. Aha. Ale wracając do tego, mój początek nawet współpracy z prezydentem można nazwać dramatycznym. Byłem na jednym spotkaniu z jednym z urzędników w Urzędzie Miasta i dowiedziałem się, że jestem pseudodziennikarzem i muszę odszczekać to, co napisałem w gazecie, więc umówmy się... Odszczekać. Odszczekać. Mistrzostwem PR-u i nawiązywania relacji z redakcją, no to daleko... No dobrze, oceniamy Romana Ciepiela. Spróbujmy dwa słowa powiedzieć tym z państwa, którzy nie znają osobiście Grzegorza Kądzielewskiego, właśnie jaki on jest w tych bezpośrednich, takich codziennych relacjach. Dużo młodych ludzi widzę. Nawet ostatnio podczas obchodów 11 listopada zawsze towarzyszą mu młodzi ludzie. Widzę też pewną taką różnicę, że nie wiem, rok temu to mnie najbardziej ukuło podczas obchodów 11 listopada. Zgadnijcie, kto trzymał parasol panu prezydentowi. Kobieta. Ania to pamiętamy, Ania Romaniszyn. Tak. To zdjęcie obiegło internet. Niestety. Bardzo szybko i bardzo mocno. Tak, a prezydent nie protestował. Takie drobne porównania, mówię, tutaj mimo wszystko widzę Grzegorza Kądzielewskiego wśród młodych ludzi. I to jest takie
pokazujące, że mimo wszystko potrafi gromadzić wokół siebie to pokolenie, które... Grzegorzowi Kądzielewskiemu nie odbiła jeszcze palma taka błyskotliwa kariera. Nie ma na to czasu. Chyba. Julita, jak myślisz? Nie wiem, ja nie zauważyłam palmy. Odbiera telefony? Odpisuje na SMS-y? W jego sąsiedztwie. Natomiast Michał tutaj powiedział o tym, że są młodzi ludzie wokół niego, ale też trzeba zaznaczyć, że jakby nie pomija on seniorów i osób starszych. Uniwersytet trzeciego wieku, tak. Dokładnie, środki, które jakby dzięki... A starsi ludzie chodzą na wybory. Dokładnie. W znakomitej większości. No, no. Więc można powiedzieć, że jakby dba tutaj o te dwa skrzydła, takie mam wrażenie. To teraz recenzujemy kandydatów, jakbyśmy wybierali mistera Tarnowa, a nie wizjonera dla Tarnowa. No ja wolałbym, żeby to nie był konkurs piękności, tylko przepychanka. Dlatego moje argumenty. Pytanie na koniec będzie takie. Do każdego z was, najkrócej jak się da, no właśnie, i za pomocą argumentów, jeśli można. Który z nich będzie kandydatem na prezydenta Tarnowa? Idźmy dalej. Który będzie prezydentem? Łukasz. I Ciepiela, i Kądzielawski na pewno wystartują, bez względu na wszystko. Chyba że PiS wprowadzi zakaz komitetów obywatelskich, to wtedy będzie mały problem. Większy będzie miał Ciepiela, bo Kądzielawski zawsze może iść z porozumienia, tak? Dawnej on ma większe razy. Możliwości. Ma większe możliwości. Mhm. Kto wygra? Moim zdaniem Kądzielawski, bo jemu będzie łatwiej prowadzić kampanię. On jest świeży, on jest nowy, tak? On pokaże, podejrzewam, swoją wizję. On ma za sobą Tuzów. Obawiam się, że Roman Ciepiela zostanie sam. Pierwsza tura czy druga tura? Dwie tury. Dwie tury, na pewno dwie tury. Historia to Tarnowa zna takie przypadki. Zna i to dwa razy, ale to też proszę brany, mówiąc kolokwialnie, na konflikcie w Platformie, pierwsza kadencja ścigały, to wygrał na konflikcie w Platformie między Sasakiem a Gradem. Tam się głosy rozjechały i on wskoczył w ostatniej chwili dzięki PiS-owi, którego pogonił za Zoto. No, jako urzędujący prezydent też wziął Tarnów w pierwszej turze. W drugiej kadencji rozjechał konkurencję. To się zdarza. To się zdarza. Natomiast nie, tu Roman Ciepiela ma zbyt dobre nazwisko w Tarnowie, zbyt rozpoznawalny i oczywiście ma zasługi dla naszego miasta, tego mu nikt nie zabierze. I dlatego obstawiam jednak dwie tury. Julita? Ja nie pokuszę się o to, żeby wskazać zwycięzcę przyszłorocznych wyborów samorządowych, dlatego że nie wiemy, kto jeszcze może wystartować i być bezpośrednim konkurentem Romana Ciepiela z jego środowiska. Po drugiej turze, między jednym a drugim. Po drugiej turze, biorąc pod uwagę fakt, że władza zawsze przegrywa z wyjątkiem Ścigały raz w Tarnowie i Platformy na arenie ogólnopolskiej, no to wydaje mi się, że jeśli zjednoczona prawica będzie zjednoczona i postawi na jednego człowieka, to mają dużą szansę na to, żeby wygrać. Michał? Ja z kolei uważam, że wszystko będzie zależało od tego, ilu jeszcze zjednają sobie ludzi poszczególnych niezdecydowanych. 12%. Dokładnie, to jest jednak duża liczba głosów i patrząc jeszcze na różnicę, która jest na granicy błędu statystycznego, tam rozegra się gra o... Michał, nie odpuszczam cię i pytam intuicyjnie tu i teraz. Który z nich? Mimo wszystko postawię na Kądzielawskiego, bo tak jak Łukasz wspomniał, ma za sobą jakichś ludzi, a od prezydenta Romana Ciepieli, jak Kądzielawskiemu przebywa, tak od Romana Ciepieli odwracają się jego dawni sojusznicy i dawni wyborcy. To teraz przyjmując mikrofon pani redaktor Dorota Kunc, Radio Orden Małopolska. A pani co podpowiada intuicja? Podobnie, bardzo podobnie. Myślę, że jeżeli Zjednoczona Prawica wystawi jednego wspólnego kandydata i dogada się w tym zakresie, to Grzegorz Kądzielawski jako świeża twarz ma bardzo duże szanse. Julita Majewska, Temi dziękuję. Dziękuję. Michał Gniadek, Kurier Tarnowski. Dziękuję bardzo serdecznie. I Łukasz Wieńczura, Gazeta Krakowska. Bardzo dziękuję, miłego popołudnia.